Witam Was w kolejnym filmie oraz w kolejnej recenzji poświęconej mini panelom LED. Tym razem padło na firmę SmallRig, która odezwała się do mnie z propozycją przetestowania takiego malucha. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, na którym etapie tej recenzji wyłapiecie podobieństwo z takiej bardzo dużej firmy, która zajmuje się stricte tworzeniem oświetlenia filmowego. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Model RM75, bo dzisiaj o nim będziemy mówili, jest oczywiście dostępny na polskim rynku, tylko niezbyt rozumiem, skąd taka rozbieżność cenowa, patrząc po cenę. Jeżeli chodzi o mnie, to ja swój egzemplarz dostałem od koleżanki Kiki i przyszedł on prosto z Amazona. Jeżeli zdecydujecie się na zakup, to całość przyjdzie w takim pięknym pudełeczku. Tutaj szata graficzna naprawdę jest dopieszczona, ale też jeżeli ktoś ma styczność z innymi produktami tego typu, to tutaj już Wam się powinna zaświecić pierwsza lampka. W zestawie oprócz samego panelu dostajecie również kabel USB typu C, przy okazji jest on bardzo solidnie wykonany. Do tego również dochodzi dyfuzor i uwaga, uwaga, to jest druga lampka. Jest oczywiście papierologia i na tym się kończy. Osobiście mi do zestawu brakowało jakiegoś takiego case'a podróżnego, czy nawet jakiegoś woreczka transportowego, plus mocowania do stopki w aparacie, no ale nie można mieć wszystkiego. Jak widzicie na załączonym obrazku, panel jest niewielkich rozmiarów i waży jedyne 180 gramów. To co w ogóle ma wyróżniać ten model, co ma wyróżniać tą obudowę, to wbudowane magnesy, dzięki którym tą lampkę będziecie mogli przyczepić właściwie do wszystkiego, co jest metalowe, i to aż 4 różnych stron. Czyli mamy magnesy z tyłu, mamy magnesy po bokach i mamy magnesy na dole albo na górze, zależy jak złapiecie tą lampkę. Również na dole mamy otwór, standardowy gwint 1/4, szkoda, że jest tylko jeden, ale z drugiej strony zamysł tej lampki, właściwie takich lampek jest tego typu, że jeżeli dokupicie sobie drugą, trzecią, czwartą sztukę, to te lampki przy pomocy tych magnesów będziecie mogli łączyć. Całkiem fajny pomysł. Na pokładzie ma aż 4000 mAh, czyli pod względem pojemności ta lampka wypada naprawdę bardzo dobrze. Wedle producenta ma nam się to przełożyć na 3 godziny pracy przy maksymalnych ustawieniach, chociaż ja jestem zdania i przy moich obserwacjach wyszło mi tak bardziej 2 godziny 30 minut, 2 godziny 35 minut. Oczywiście w zależności jak tą lampkę sobie ustawicie i skustomujecie. Jeżeli chodzi zaś o samo ładowanie, to tutaj mamy opcję szybkiego ładowania i całość można zrobić w 2 godziny, więc za to jest duży plus. Sterowanie, jak to bywa w przypadku takich gadżetów, może odbywać się na dwa sposoby. W przypadku firmy SmallRig ten sposób manualny to pokrętło, którego nie jestem jakimś wielkim fanem, ale okej, idzie się do tego przyzwyczaić. Również ten patent możecie kojarzyć z jakiejś firmy, jestem ciekawy, czy wiecie o co mi chodzi. Do tego oczywiście jest ekran podglądowy, który znajduje się na odwrotach. Najważniejsze jest to, że jest on czytelny i tutaj wszystko jest elegancko rozpisane. Jednak jego ogromnym minusem jest fakt, że jest właśnie na tyłach, ponieważ jakbyście chcieli lampkę przyczepić do jakiejś powierzchni, załóżmy do drzwi i to jeszcze pleckami, no to z ekranu już niestety ale nie skorzystacie. Drugi sposób to oczywiście dedykowana aplikacja SmallGoGo, która jest dostępna na iOS-a, jak i na Androida. Osobiście podoba mi się fakt, jak ona jest dopracowana oraz jak jest stworzona. Tutaj jest wszystko naprawdę mega czytelne, mega płynne i mega intuicyjne, więc obstawiam, że każdy z użytkowników już po kilku minutach będzie wiedział, jak jej używać. Jeżeli chodzi o same możliwości, to w przypadku firmy SmallRig mamy kilka podstawowych opcji, typu zmienna temperatura barwowa, tyle że w stosunku do firm konkurencyjnych sam zakres jest dużo większy, za co jest bardzo duży plus. Wiadomo, mamy RGB, czyli możemy się na spokojnie pobawić kolorkami i potworzyć jakieś swoje własne odcienie, spoko opcja. Jest również wbudowanych 15 efektów świetnych, typu wóz policyjny, paląca się świeczka, fajerwerki. Tak, mówiłem o tym, każda firma to ma, no ale warto o tym wspomnieć. Z innych fajnych opcji i bajerów mamy tutaj coś takiego, co nazywa się Color Picker. Działa to na takiej zasadzie, że robicie zdjęcia waszym smartfonem i z tego zdjęcia możecie sobie wybrać kursorem, która barwa, który odcień Was najbardziej interesuje i lampka powinna stworzyć mniej więcej taki sam efekt świetny. Ewentualnie wybieracie coś z galerii i działa to w ten sam sposób. Jak ten panel działa, co można z nim zrobić, tego chyba po raz kolejny nie muszę Wam mówić, też nie chcę sztucznie przedłużać i przynudzać. Osobiście produkt od firmy SmallRig przypadł mi do gustu i jeżeli mielibyście go zamiar kupić, to na samym początku sugeruję zrobić Wam research i zobaczyć, gdzie jest najniższa cena. Jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że 200 to jest naprawdę niezły deal, biorąc pod uwagę fakt, co on potrafi, fakt, że w ogóle go można przyczepić do powierzchni metalowych, ma wbudowane magnesy, jest naprawdę na bardzo duży plus. Aplikacja działa w fajny sposób, co zresztą sami widzieliście, no i osobiście nie mogę na tą lampkę złego słowa powiedzieć, no okej, może poza tym ekranem, który znajduje się z tyłu, to nie jest do końca przemyślane, ale okej. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć i do zobaczenia wkrótce, cześć. We'll be right back.